To była już 16. edycja tradycyjnej Peczenicy. Dwa weekendowe dni w Gościszowie w gminie Nowogrodziec upłynęły pod znakiem dobrej zabawy, swojskiego jadła i wielu towarzyskich spotkań. Czy jesteście gotowi? 4, 3, 2, 1, start! Drugi dzień Pieczenicy uważamy za otwarte! Proszę zobaczyć, jakie głosy, takie basy, takie mocne basy, proszę Państwa. Święto pieczonego prosiaka w Gościszowie każdego roku przyciąga tych, którzy lubią dobre, tradycyjne jedzenie, ale też dobrą zabawę, bo tej tu także pod dostatkiem. Więc jeszcze jedna minuta. Pan burmistrz tutaj już w zasadzie kończy. Pan sołtys też kończy. Dobry humor to podstawa, ale na gościszowskiej peczenicy nie mniej ważne jest znakomite przygotowanie pieczonych prosiaków. Dzisiaj od rana słoneczko świeci, ludzi jest masa, bardzo, bardzo dużo już się schodzi ludzi, pieczeń już jest prawie gotowa i myślę, że ludzie się dopytują, kiedy to będzie gotowe, czekają tutaj, ale za pół godziny już będziemy już tu kroić te pieczenice. Pieczenica jest smaczna, palce lizać. Palce lizać, bo to sprawdzone tradycyjne receptury, a wprawieni kucharze dobrze wiedzą, jak przygotować pyszną peczenicę. Już to robię chyba 20 paru lat, może więcej nawet. Każdego roku taka sama dobra, czy coraz lepsza? Nie no, na razie wszyscy chwalą, że dobra jest to. Mnie to bardzo cieszy, że smakuje gościom. A jaka to jest tajemnica? Jakieś nadzienie, czy odpowiednie pieczenie? Jak to jest? No tajemnica, że musi być dobrze przyprawione mięso. Że nie tylko, że po zewnętrznej stronie troszkę, tylko gdziekolwiek, się, której strony będzie, czy w środku, czy tego, żeby smak miał tej przyprawy. To wszystko zależy, jaka jest waga świnki. To jest, tutaj te mamy 90 kg, czyli piekłem około 6 godzin. 6 godzin, to jest taka podstawowa, a jest także i 7 godzin czy coś. Jeżeli krócej chcemy piec, to jest bardziej taka soczysta, jeżeli tak, to jest wszystko zależy od świnki, jaka jest. Jakieś nadzienia się stosuje, jak to jest? Znaczy ja mam już od lat stosuję swoją własną recepturę, które, bo ta świnka troszeczkę inaczej, bo to, ta co na pieczenicy jest, to jest tylko wyłącznie solą nacierana. Ja zastosowałem sobie tutaj kompozycję smakową, taką ziół i pieprzu, dość tak, także ona jest dość taka pikantna, słona, ale i pikantna jest. Także tutaj no też trzeba trafić w gusto klientów, prawda? No pewnie co roku pan trafia i cała znika. No jestem tu prawie od samego początku, może rok, dwa, ale myślałem, że coś bardzo bym chciał, żeby to cały czas poprawiać to, żeby nie było tak w miejscu czy coś. Do konkursu przyszykowałem specjalnie taką małą świnkę z kaszą. Kilku lat jak tradycja się zaczęła, nie tylko z tych okazji, bo z różnych okoliczności rodzinnych i innych zdarzeń losowych powiedzmy. Natomiast tajemnica jest taka, że dobra woda, dobra sól. Najważniejsze. I pozostało tajemnicy zostaje. Pan Adam w tajniki odpowiedniego pieczenia prosiaków wprowadza kolejne pokolenie, czyli swoich synów. Czy tata przekazał wszystkie też? Oglądamy to, co robi. Już potrafiłbyś sam upiec? Sądzę, że tak. Jakbym nie potrafił, to bym nie sprzedawał. Do konkursu na najsmaczniejszą peczenicę stanęło kilku kucharzy. Jury konkursowe spróbowało i oceniło wszystkie. Mieszkańcy całej gminy przygotowują stoiska z pieczenicą. Mamy trzech mieszkańców Gościszowa. Pan Wilk, pan Jakubowicz, Rada Sołecka z Gościszowa również. W tym roku nie zabrakło słynnej pieczenicy pana Łacha, zwycięzcy ubiegłorocznego konkursu, jak również laureata wielu konkursów na najsmaczniejszą pieczenicę pana Franciszka Bochenka. W tym roku po raz pierwszy dołączyło koło gospodyń wiejskich ze Brzydowej.
Oto laureaci konkursu na najsmaczniejszą pieczenicę. Proszę Państwa, jej już praktycznie... To nie było łatwe zadanie, aby wyłonić zwycięzcę. Ostatecznie jury uznało, że najsmaczniejszą pieczenicę przygotował Antoni Wilk z Gościszowa. Drugie miejsce tego dnia upiekła sobie Rada Sołecka z Gościszowa. Na trzecim miejscu znalazł się Franciszek Bochenek z Nowogrodzca. Jeszcze raz podziękujmy brawami jurorom, zwycięzcom i organizatorom. Brawo, brawo, brawo. Królowała pieczenica, ale na stoiskach przygotowanych przez Radę Sołecką czy koła gospodyń wiejskich można było spróbować wiele innych regionalnych przysmaków. Jako Rada Sołecka w tym roku mamy nie tylko pieczenicę, mamy również pitę. To jest tradycja przywieziona z Jugosławii. Mamy ją tak na bardzo bogato, ponieważ to jest pita z serem i jabłkiem, ale z dodatkiem dwóch gałek lodu, bitej śmietany i sosu ze świeżych truskawek. Dzisiaj na stoisku mamy pieczenicę, mamy swojską kiełbaskę, mamy swojski smalec z ogórkami z małosolnymi. Koło gospodyń z Ocic przygotowało dodatkowo 100-litrowy kociołek bałkański. Kociołek bałkański, czyli zupa taka a la gulaszowa, ale z dużym dodatkiem warzyw, bardzo dużo papryki, pikantna, taka typowo bośniacko-chorwacka, czyli z tamtych stron. Myśmy zmodyfikowali, dodaliśmy troszeczkę pieczarek, troszeczkę warzyw takich naszych tutejszych, czyli marchewka, pietruszka, papryczka, no i do tego pikantności, bo to jest podstawa w tej zupie. Rada Sołecka Gościszowa przygotowała na swoim stoisku nie tylko jedzenie. Mamy również rękodzieła, które można u nas nabyć. Mamy jeszcze koszulki firmowe, które sprzedajemy również naszym mieszkańcom i gościom. Wyglądają one następująco. Dodatkowo Rada Sołecka robi akcję charytatywną dla chorego Szymonka, mieszkańca Gościszowa. Brawo. W bogatym programie były konkursy, turnieje, występy zespołów folklorystycznych z całego regionu, a nawet z zagranicy. Imprezę poprowadził niezastąpiony Olgierd Poniźnik. No i startują już kasza bryszana eko, taka ekologiczna. Będą musieli tutaj wsypać i kto jako pierwszy, Państwo. Prosimy o doping dla obu drużyn, a nad Gościszowem trochę zrobiło się ciemno, ale to przejściowo, bo mam nadzieję, że jeszcze w Gościszowie dzisiaj zaświeci słońce. A my prosimy jeszcze o zgłaszanie się do konkursu Pasi Brzucha. Na razie zwłokę patrzymy, co się dzieje. Cała już scena zasypana kaszą. Zaraz zobaczymy, kto więcej nasypie. Panowie, siedźcie, nic się nie denerwujcie, jeżeli bierze pod uwagę, a jak chcecie zwrócić, proszę. Jak co roku mnóstwo atrakcji w Gościszowie, wiele konkursów, konkurs na pasi brzucha, który rozegrał się, mieliśmy dużą ilość zawodników, konkurs na najsmaczniejszą pieczenicę, najważniejszy konkurs corocznie, który się odbywa corocznie już od 16 lat, konkurs o złoty ryj, turniej, w tym roku wzięły udział drużyny sportowe. Klub sportowy Orzeł Gościszów i klub sportowy Chrobry Nowogrodziec. Ponadto konkursy dla dzieci i wiele, wiele innych atrakcji. Ja je pijem, to ilo na bezove, ja te nemo, mi se ne ja je pijem.
scenie pojawił się także zaproszony zespół z Republiki Serbskiej, Bośni i Hercegowiny. Goście zawsze dopisują, bo gospodarze na gości czekają. W związku z tym pieczenica po raz 16 w Gościszowie, przy pięknej aurze, przy sympatycznych konkursach, koncertach. Atrakcją na pewno jest pobyt i występ zespołu z Bośni i Hercegowiny, taki, który gra na zabawach tanecznych podczas wesel, które się odbywają w Bośni. W związku z tym widzę radość wśród mieszkańców i gości zaproszonych. Bardzo fajnie, podoba nam się tutaj. A co szczególnie? Te smaki czy muzyka? No jedno i drugie, a też i klimaty, bo my, nasi rodzice również pochodzą z tamtych okolic, z okolic Bośni. No i dlatego chyba czujemy ten klimat. A pani? No my tam, ja tak samo z mężem, co roku jesteśmy, także nam się podoba. Pieczenicy pani próbuje obowiązkowo? Tak, tak, czekamy na tą pieczoną na tym drążku. Na co ja przychodzę? Spróbować pieczenicy? Tak. No i popatrzeć na zespoły, nie? W tamtym roku tu jest moja siostra. Obalowaliśmy do 4 nad ranem. Tylko to zależy od pogody. Żeby była super pogoda, to będziemy się bawić do rana. Wiadomo. Mnóstwo atrakcji przygotowano dla dzieci. Było wesołe miasteczko, stragany z różnościami, a nawet jazda konna. Była także atrakcja specjalna. Można było wszystko zobaczyć z góry dzięki strażakom i ich sprzętowi. Gwiazdą wieczoru na huczne zakończenie Pieczenicy 2017 był zespół Disco Polo Markus P. Stop.
Napłynowoli się, żadnej kontroli mieć. Życie nie goni nas, stary na cel, kurman. Napłynowoli się, żadnej kontroli mieć. Życie nie goni nas, stary na cel, kurman. Można spać, żeby móc tworzyć, nie bez siebie brać. Obudź się, razem ze mną chodź, czeka cały świat, jak za noc. Ostatni raz! Jak się bawi, tak się bawi! Kochamy was! Cześć!